Cześć, witajcie! Z tej strony pan Paula i... Ja, Abi. Cześć, cześć. Oraz z nami jest jeszcze Olka 1, 2, 3. Pozdrawiamy cię. Tak. No a ogólnie w dzisiejszym odcinku... Uwaga, uwaga! Aktualizacja! Transformice! Ogromna zmiana, jak chodzi o wygląd sklepu. Jest to aktualizacja, wersja aktualizacji 1.741a. Tak. Wprowadziła ona właściwie tylko to. Nowy wygląd, interfejs sklepu. I co ciekawe, jest sklep sortowany. Dobra, zobaczmy, nie będę was trzymał w napięciu. Oto dziwny wygląd sklepu nowy, aczkolwiek do przyzwyczajenia się. Jak dla mnie jest mega super. Dobra, zacznijmy od początku. Wiadomo, tutaj są takie bardziej nowe rzeczy, wyprzedaże. I oraz stroje, tak? No, nie było widać, że się przywitała, ale przywitała się. Cześć, cześć, witamy cię, Olka. 1, 2, 3. No i fajną kwestią tego sklepu jest to, co pierwsze w ogóle wyszło mi w oczy, wpadło, tak? Że itemy szamana są w końcu posortowane. Kurde. Niesamowicie mi tego brakowało. To jest naprawdę zmiana na lepsze. No tylko szkoda, że nie dali tego, że... Właśnie, rzeczy, czekaj. Które są kupione... Niestety sklep ma też swoje minusy, ponieważ zapomnieli o niektórych właśnie tutaj zakładkach, tak? Pokażę wam, porównam te dwa sklepy. Tu na prawo będzie nowy, a na lewo będzie stary. Pewnie nie będzie nas w ogóle widać, ale brakuje niektórych zakładek. Już wam tutaj powiem, jakich dokładnie. Brakuje zakładek takich jak założone akcesoria, kupione akcesoria oraz koloruj. To są mega w sumie przydatne, naprawdę myślę. Szczególnie te kupione i założone akcesoria, to powinno być. To nie było, że myślę, że tego nie ma wręcz. Nie może być takiego miejsca. Szkoda, nie wiem, może jeszcze zaktualizuję i dodadzą te brakujące zakładki, tak? W tym sklepie jeszcze jest również taka fajna modyfikacja, nazwijmy to takim uproszczeniem, w szukaniu, bo można sobie po prostu skrócić wszystkie zakładki, gdy klikniecie. O! Macie taki ładniejszy wygląd. Również jest zębatka na prawo góry, tak? Czyli dajemy sobie przykład, nie wiem, pyszczek. I tutaj w zębatce macie dwie opcje, już posiadane oraz nieposiadane. Na przykład denerwuje mnie to, że widzę posiadane rzeczy. Dajmy tylko futerka, o. Nie chcę ich widzieć, bo już mam je kupione, co nie interesuje mnie rzeczy, które chcę kupić, więc klikam, no i widzę same nowe rzeczy. No i również jest na odwrót, a klikam sobie posiadane, widzę same posiadane, tak mogę sobie przechać po głowie, oczach, no i w sumie wszędzie, nie? Niby to jest wymówka na to, że kupione przedmioty, zakładka to niby taka alternatywa, ale chyba lepiej mieć wszystko w jednym miejscu niż tak sobie latać. Na moje. Okej, z tego jeszcze mogą się winąć, ale... No rzeczy posiadanych, to się powiedziałem posiadanych, miałem na myśli zakupionych, tak, a rzeczy posiadanych to właśnie, w sensie założonych, kurde, pomieszało mi się, nieważne. No jest gigantyczny brak, niestety, znaczy może niby w taki sam sposób niby robić, że tutaj się patrzy, o, mam to założone, tak, czy ściągnę. Nie wiem, ja jestem osobą, która woli mieć wszystko tak fajnie w jednym takim miejscu pokazane, nie tak kombinować sobie, ale wiadomo, może się przyzwyczaić. Jest to duża zmiana. Aczkolwiek jak się to bardziej przyjrzy, to jakoś tak przyzwyczaje się i dłużej się nie widzi różnicy po czasie. Bo Olka chciałaby też napisać swoje wrażenia, podzielić się swoimi wrażeniami odnośnie sklepu. No to niech napisze. Moje wrażenia są takie, że super, super, że aktualizowali, tylko będzie mi brakować tych zakładek, bo jakoś się tak do nich przywiązałem, że sobie kliknę i widzę wszystko, co mam, nie trzeba tak latać od... No właśnie tak dziwnie trochę. No choć chyba nie będę mogła się zbytnio przyzwyczaić przez dłuższy czas. Nie widać za bardzo. Bana. Napiszę, jakbym bana dostała. Dobra, jak weszłam w ten sklep, to aż mi serce zaczęło bić, jakbym bana dostała. XD. A teraz już się przyzwyczaiłam. No i bardzo dobrze. Bo to raczej taka kwestia przyzwyczajenia, raczej mega szybkiego. Ja już się zdążę przyzwyczaić, co gdzie jest. Tylko będzie mi brakować tych. Co mi brakuje? No tych segmentów. Tych dwóch, właśnie. Właśnie, ma. To dobrze wspomniałem właśnie, bo teraz jak o tym wspomniałem w tych trzech zakładkach, powiedziałem koloru i o tym nie wspomniałem, to jest totalny minus, to powinno być tak samo. Dobrze, że o tym wspomniałem. Nie ma koloru teraz? Nie ma. W sensie nie ma takiej zakładki. Zakładki, tak, przypomniałem to słowo. Zakładki nie ma. Musisz sobie wejść tutaj w posiadane. Nie, no jest, a nie ma koloru. Nie ma, musisz sobie wejść w posiadane i sobie tutaj tak kolorować. Znaczy, ale mnie to nie ma różnicy, bo nigdy tej zakładki nie używałem, ale...
Rozumiem, że dla niektórych to jest jak dla mnie zakładka z założonym, tak? Że to po prostu fajnie mieć pod ręką wszystko pokazane. No wiadomo. To jest taka gigantyczna kwestia przyzwyczajenia, naprawdę. Ale idzie przepaleć, myślę, że idzie przepaleć. Jest zakładka posiadana? Gdzie? Nie ma takiej właśnie, o to chodzi, że nie ma. Pamiętasz, że dali takie graficzne elementy wyprzedaży, nowe przyniosły jest gwiazdka i wysegregowane normalnie elementy szamana. To mi się najbardziej podoba. Dobra, ale to będzie tyle z tego odcinka, tak? Krótki odcinek informacyjny, taki o najnowszej aktualizacji. Dajcie znać w komentarzach, co nie uważacie. No i my się z wami będziemy żegnać. O, jeżeli Orka chce coś pozdrowić, to niech pozdrowi. My w tym czasie... chciała pozdrowić. My zapraszamy na kanał Pan Paula oraz na mój... Suska, nowy tego, kanał. Całą Awiankę. I całe Animals World, tak? Wikę, Matiego, całą Awiankę i całe Animals World. No, już to powiedziałem. Również pozdrawiamy wszystkich, właśnie z Awianki, to zanim przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam Awiankę, właśnie osoby z Awianki tutaj, o, w naszym plemieniu. Jeżeli chcecie być pozdrowieni na odcinku, to już się zapraszamy, dajcie znać na naszym serwerze Discord, który będzie w opisie. W tym czasie pozdrowimy kilka osób, na przykład Necropire, bardzo cię pozdrawiamy, śmieszny masz nick, fajny w sumie. Kelly oraz Fifi, pozdrawiamy was. I Jarisę. No i jeszcze tak. Niech będzie. Wszystkich nie pozdrowimy dlatego, bo no trochę byśmy pozdrawiali, a wiadomo, nie ma co na godzinka przedłużać. Po prostu wszystkich pozdrawiamy, którzy są w naszym plemieniu. No i dziękujemy za oglądanie odcinka i do zobaczenia w następnym. Tak, właśnie. Pa, pa. Wracamy zostawić dzwoneczek pod no... kanałem, żeby na bieżąco być. Subskrybować najpierw i potem dzwoneczek, no. No, subskrybować i dzwoneczek. Jakąś ocenę, komentarz, jak wam się podoba aktualizacja, no i tyle. Bo wtedy będziecie na bieżąco z nowościami. I zapraszamy na serwer Discord, na którym jest miła atmosfera i dużo informacji oraz konkursów. Pa, pa! Cześć, cześć.